Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnej kronice z tutaj gospodarzy, z mojego gospodarstwa. Witam się z wami dosyć, no nie w miłej atmosferze będzie, niestety dzisiejszy materiał krótko. Będzie związany to z tym kombajnem, dlatego że, jakby to powiedzieć, Kazik poleciał sobie w bolka przysłowiowego, można powiedzieć. Robił tego bizona, no i niestety wyszły wady, których on w ogóle nawet nie zrobił. Zrobił na tak zwany odpieprze. Kombaj praktycznie jest tragiczny, jeśli chodzi o stan mechaniczny. Trzeba będzie dużo jeszcze wkładać w niego, chociaż nie wiem, czy to jeszcze się w ogóle kalkuluje. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jest wręcz tragicznie. Problemy pierwsze, elektryka. Jeśli chodzi o Hebel, raz on chodzi, raz nie działa. Kombajn nie może załączyć. Coś tu z elektryką się dzieje, też tutaj z niektórymi kierunkami. Teraz tu poprzecierałem, ale pojawiły się tutaj wycieki niegdzie z tych orbit troli. To jest już bardzo niedobrze. To już się pojawia. Ale najgorsze, co się zaczęło dziać, to silnik zaczął brać olej. Zaczął kopcić po prostu jak zły. Zaczął pluć nawet gdzieniegdzie tym olejem. Nie wiem, czy ty, ta, tam się znowu, czy może z tymi pierścieniami coś się tam podziało, no kuźwa mać, nie wiem. Ale najgorsze i najbardziej, co jest przerażające, to ten siekacz, ta sieczkarnia. Rozdrabniacz, ponieważ Kazik zarzekał się, że sieczkarnia jest praktycznie nietknięta, nic tam się nie działo. Tymczasem, kiedy kombajn dostał obrotów, dałem mu po palniku, zaczął skakać i zaczęło się tłuc. Zaczęło się tu, że bęben, tutaj tych noże są po prostu niepowyważane, tu powycinane, łupie całe połamane gdzieniegdzie. No i wiadomo, że przy dużych wibracjach, obrotach, to po prostu zaraz cały kombajn będzie tutaj połamany. Ta cała blacha zaraz pójdzie się pierdzielić. No i to będzie, kuźwa mać, jedna wielka tragedia. Ten siekacz praktycznie się do niczego na razie nie nadaje. Silnik, no tak jak mówiłem, wymaga remontu dalej kapitalnego. Niestety, bo to jeszcze nie koniec jest jego bolączek, bo tutaj gdzie ładowania nie było. Ten olej co bierze, grzeje się okropnie, coś tu z systemem chłodzenia też jest, mimo że założone są osłony. Nie wiem, co się po prostu dzieje. Praktycznie założyłem teraz kabinę na totalnego trupa. Na totalnego trupa, który nic się nie nadaje, ale to jeszcze pikuś, bo w headerze, wcześniej jak był remontowany, nie zwróciłem na to uwagi, ale teraz zauważyłem, trzepie, jego trzepie, dostaje wibracje i tu rwie pod tą osłoną, było porwane to wszystko, i tutaj o ten cały tu było spawane, malowane, po prostu rwie od tych drgań, i po prostu kombajn, ten header się rozlatuje przy koszeniu. No i niestety przy tych okolicznościach ciężko mi powiedzieć, co będę robił. Myślę, że raczej z dziadkiem zrobimy to tak, że ściągnę kabinę, zrzucę ją, po prostu zdemontujemy ją, zdejmiemy, chowamy gdzieś, niech sobie leży, a kombajn trzeba będzie opchnąć na OLX-ie, zgłosić, że czy tam na jakichś portalach tutaj do sprzedaży, że kombajn będzie do sprzedania, bo po prostu najzwyczajniej w świecie on nie jest na mój budżet. Nie opłaca mi się już tyle w niego wkładać. Lepiej już znaleźć w tej cenie co jest jakiegoś bizona, który ma jest sprawny, ma sieczkarnię, ma sprawny silnik i ten header nie dylegota. Bo z headerem praktycznie to ja muszę kupować nowy cały header z wózkiem, bo niestety, no może wózek nie, ale header muszę cały kupować do tego modelu, bo nic z nim już nie zrobię. Trzeba by było go jakoś prostować, a to jest praktycznie nie do wykonania. Ciężka to jest rzecz. Sieczkarnia też się do niczego nie nadaje, po prostu trze kota jak grom jasny. Aż cała dupa lata. Całkowicie już w ogóle lata. I problemy z elektryką. Więc niestety bizon raczej odjedzie z gospodarstwa, pożegnam się z nim, bo niestety problemy są zbyt kosztowne i są zbyt nieopłacalne, żeby nie są opłacalne, żeby to robić. Więc będzie trzeba ściągać kabinę, założyć stary daszek i wypierdzielić go stąd, bo już mnie przeraża. Wiecie to, biorę się za robotę i trzeba będzie to teraz pewnie zwalać tę kabinę. Albo po prostu ją odwieźć, nie wiem, zobaczymy. I w porządku. Trochę się pomordowałem, ale z dziadkiem jakoś zdjęliśmy. Trzeba było podjeżdżać, trzeba było do
Byszka dzwonić, żeby przyjechał i ściągnął kabinę. Ale o. Już jest daszek założony tutaj na tym nowym płachcie. I trzeba będzie go wygłaszać, bo tutaj to. No nie ma, nie ma po prostu sensu go trzymać, trzeba go sprzedawać, uciekać z tym i kupić jakiś inny kombajn, który będzie sprawny, bo. No bo to jest śmieć na sali po prostu. No nic. Ja się tu z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten krótki materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych materiałów. Pozdrawiam. Ja idę odpocząć i ogłosić tego, co na nich zabierają. Do widzenia.